Sioneczko, po raz kolejny witamy. Dzisiaj mamy Franka Rumaka na Instagramie Cancer Survivor. Tutaj będzie taka ładna wstawka. Jak się uda wkleić. Tak jak już to obczajmy. Dobra, Franek jest u nas tam któryś tam kolejny raz, ponieważ już współpracujemy sobie od jakiegoś czasu. Robiliśmy dawno temu, Piotrek Kostrzewski robił diagnostykę w Poznaniu, dał mi zalecenia, jeżeli chodzi o trening, i jakby powolutku wdrażamy sobie tę pracę treningową. I to, co jakby dzisiaj na spotkaniu będzie wychodziło, to jest sprawdzenie samych doboru ćwiczeń, który dałem Frankowi, ponieważ był to już w sumie drugi, trzeci plan, nie? Który jakby nasz plan, jakby na przerwa była mniej więcej między tym pierwszym a następnym. Miałeś tam się poruszać jakby z gumami, jakieś tam do taśmy spiralnej, bocznej, żeby coś tam powrócać i poaktywować. Było to z lepszym, gorszym efektem. Później był taki plan, jak ja to mówię, mądrzejszy, który absolutnie nie przyniósł nic. Jakby mądrzejszy plan to znaczy taki, że według wszystkich prawideł programowania treningowego, ale absolutnie bez sensu, bo też właśnie mówiłeś, że w sumie to nie luzuje ciebie na tym biodrze, że pachwina ciebie w sumie tam boli i tak dalej, to mówię boli. To na pewno nie jest dobra metodyka, więc znowu, skoro te gumy i jakby te poczucie przestrzeni nie było takie dobre, to mówię, ty jesteś taki dynamiczny chłopak, zrobimy sobie, zrobimy to ćwiczenia z piłkami w każdej płaszczyźnie. No jakby tam tak jest, to feedback mamy, znaczy mam od ciebie pozytywny. No i teraz jeszcze w sumie dzisiaj mamy tak sprawdzić najpierw całościowo testami, jak to działa, jakby gdzie jeszcze mamy jakieś braki, jeżeli chodzi o same testy. No i progresja A ćwiczeń, B dołożenie ćwiczeń, bo to co właśnie w sumie że jakby czujesz, że brakuje ci trochę integracji brzucha z łopatką, tak jak masz robić bottom up kettlebell press, że nie do końca to idzie jakby tak, jakbyś to czuł. Też że... tylko jedna strona, jakby tylko lewa tak, strona. Tak, tylko lewa strona. Zobaczymy jedną rzecz, na którą wspólnie pracujemy, nie? Czyli jakby już opracowaliśmy ten chód, o którym będziemy cały czas męczyć, mówić, i jakby to jest podstawa naszej pracy, bo tego z tobą nie robiliśmy. Tak, że próbowaliśmy to robić jeszcze wtedy, ale nie. Także my już poszliśmy o krok do przodu i bardzo fajnie, że trenujesz sporty walki, nie? Bo tam i to jeszcze uderzane, bo też mamy jakby nowość, którą też z Kamilem też sobie rozkminiliśmy. No ja właśnie tak jeszcze, że się wtrącę, bo też między twoim pierwszym planem, a jakby następnym, miałem taką przerwę z 2 miesiące, bo tylko boksik robiłem. Tak. No i po tym to ja w ogóle już byłem poniszczony totalnie. Ale właśnie teraz... Dopóki robiłem coś jeszcze, co tam miałeś dla mnie, to było spoko. Jak tylko się skupiłem na boksie, to się wszystko po prostu rozwaliło. No i to jest super uwaga, bo... To co jakby przekładamy sobie wszystko teraz, znaczy ja staram się na pewno to robić, Kamil też mi przyzna rację, bo jakby widzimy w tym sens, nie? I teraz przełożenie chodu na boks właśnie, bo tak wiecie, że też pracujemy sobie ze zawodnikami sportu walki, MMA i tak dalej. Zawodnicy sportów uderzanych, żaden z nich nie ma jeszcze pracy na brzuchu, takie jak powinna być. Więc myślimy, że wiemy skąd to się bierze, na razie dzisiaj sobie z tobą spróbujemy. I jakbyś sobie na treningu zaczął, nawet nie chodzi tutaj o walkę czy coś tam, ale uderzanie, spróbowanie sobie przekazania właśnie energii z dużego palca na rękę, właśnie przez biodro i przez brzuch, bo to co ciebie wyłącza w trakcie właśnie uderzania, to jest brak pracy na brzuchu, podejrzewam, okej? Okay? Ale sobie teraz to potestujemy, zrobimy sobie kilka prób właśnie na jakichś nawet uderzeniach, nie muszą być one szybkie, duże, mocne, ważne, żeby był ruch taki sam. Jeżeli to będzie wyłączać brzuch, to po prostu potwierdzi to o czym z Kamilą sobie pracujemy, że nie można tak uderzać, znaczy inaczej, można spróbować uderzać inaczej, nie? Jakby nie ma, to na pewno nie jest optimum, bo dokładnie. Znowu ingerencja w technikę, no to jest za to odpowiedzialny trener, który robi to na sztukach walki, i znowu nam nie będziemy pretendować do znawców od wszystkiego, ale można jakby wziąć pod uwagę, że jakby to co dzieje się przy każdym ciosie i jakby to co ty uważasz za ruch biodra, niekoniecznie dalej przekłada się właśnie na siłę ciosu. Coś się po prostu po drodze gubi, tak? Tak, to dokładnie, że coś się gubi, że jak wiesz, to czujesz, że to dalej idzie do tego. Jest skręt, ale i tak nie mam przekazania. Ale to jest tak samo jak robisz z piłką. No można zrobić skręt tułowia, no ale w sumie to można jak masz jeszcze tą ruch integracji z piłką, to nagle góra z dołem działa, nie? Jakby nawet się nie musisz nad tym zmuszać. Jakby też, żeby wdrożyć to, co nam wychodzi, nazwijmy to nawet ogólnie generowanie mocy, to co mamy właśnie na tym treningu z piłkami, jak to efektywnie mamy przełożyć do sportu. Dobra, to tylko sprawdzimy sobie te rotacje, luźna noga. Okej, czyli tutaj zewnętrznej jest trochę mało, wewnętrznej jest więcej. Luz.
To jest ta gorsza. Tak, tak. Ale zobacz, i tak rotacja już się zwiększa. Jest dużo lepsza. Gdzie no. Wcześniej tutaj był blok już na samym starcie. A po treningu to w ogóle już mam no, jeszcze więcej. Noga owoc. No a to spoko, czyli aha. Że pokazuje, że jakby sama ta integracja zachodzi treningowo tak, jakikolwiek efekt jest, no ale no, nas no, nie interesuje jakby sam efekt trochę, tylko chcemy taki efekt. Tak, czyli zobacz, tutaj już widzimy, że stopa jest odwrotowana na zewnątrz, nie? Czyli to już jakby testy nam pokażą prawdopodobnie. Mocno do boku noga. Na nas. Ok? Mocno do boku. Okay, nie? Czyli mamy siłę z rzadkowym średnim z jednej strony, z drugiej nie mamy. Teraz sprawdzimy sobie rotator. Do środka mocno. Tutaj siły nie ma. Okay. Do środka. Tutaj siła jest. Okay. I znowu jakby sprawdza się to, co z Kamilem sobie tutaj rozkminiamy, że jedno biodro jest ustabilizowane przez rotatory, a drugie przez prostowniki. Czyli to będzie też pośladkowy wielki, pośladkowy średni. Czyli taśma boczna z tej strony jakby jest aktywna na mięśniach pośladkowych, a tutaj tego nie ma. I znowu właśnie to będzie to przełożenie uderzenia. Nie? Czyli no właśnie też na przykład jak robię na jednej nodze, gdzieś tam lub idzie, no to dupę na przykład tutaj w ogóle nie trzyma. Tak, no to jest niemożliwe, nie? Bo tutaj jest ten stożek, mięśnie stożka rotatora jakby zaopatrują ci tą nogę i okej, okay, na tej nodze pewnie ci się lepiej stoi, ale ta w trakcie chodu będzie tak, lepiej tak. Pracowała jako prostownik, czyli ten odpychacz, więc rotacja miednicy, czy tu jest, czy nie ma, to jest jakby już dla mnie wtórne. Czy stożka rotatora na obręczy barkowej, a tutaj chodzi o te rotatory, tak, jakby sami obręczy biodrowej. Dokładnie, bo jakby z Kamilem nie odróżniamy, czy masz dwie ręce, nie, tylko czy są cztery ręce, czy cztery nogi, jak to Kamil powiedział, pies ma dwie łapy i dwie nogi, nie ma czterech nóg. No i dostałem kiedyś dwóje na egzaminie do czwartej klasy. No to zapamiętałem, to tak zawsze się mówię. No co, dwie łapy, dwie nogi. Tak. Także dla mnie to jest stożek rotatora, czy to będą właśnie te 7 mięśni zasłaniacze, mięśnie bliźniacze, gruszkowaty i czworoboczny uda, to jest dla mnie bez różnicy, zasada działania jest taka sama jak na stawie ramiennym. Tak? Czyli to samo będzie, co Franek mówił jeszcze chwilą, że jedna ręka gdzieś tam idzie, a druga jest ładnie. Nie? To jest dokładnie ta sama zasada. Tutaj nie bierzmy stabilizacji właśnie na zębatym, z drugiej strony najszerszy odpalony i tak dalej. Dokładnie właśnie widać to tutaj. Nie? Czyli jeżeli sobie sprawdzimy, daj palec do góry mocno. OK, do góry mocno. Tutaj jest siła. Do góry. Tutaj tej siły. Chociaż powiem, że no tej tragedii nie ma. Ale czujesz już że to jest coś. Bo ja przyjdzie wiesz, izolację. No właśnie, nie? Ale to jest spoko, spoko. Tak, bardzo dobrze. Daj mi stopę na zewnątrz mocno pchaj. OK, luz. Do środka. OK, super. Do środka. OK, na zewnątrz. OK, super. I teraz zobacz. Nie mamy pracy na mięśniu strzałkowym i szczelowym, nieważne, z której strony sobie to później dopowiemy, ale to znaczy, że nie ma tej sztucznej stabilizacji na kostkach, nie? Czyli u Ciebie prawdopodobnie ćwiczenia, które dał Ci Kamil, zegnij nogę, trzymaj, zegnij nogi, mocno kolanami, praca na brzuchu jest, ok? Jeszcze raz tylko, do góry możesz się złapać łóżkę, prosto nogi, chyba sobie prosto połóż, mocno do boku, fajnie, nogami, ok? Czyli skos działa, do mnie, i skos działa, czyli wstań sobie. To będzie. Okay. Super. Zrobimy sobie tylko jeszcze jeden test. Czyli stoisz sobie prosto. Nie. Normalnie sobie prosto stoisz. Ja tylko przyłożę siłę do ramienia, a ty mi oporujesz, ok? Ok. Druga strona. Lepiej? Trochę lepiej, no. Mocno. Mocno. Tu nie muszę dawać siły. No. Okay? I to jest bardzo prosty test, który można sobie zrobić na kimkolwiek. Jeżeli ta rotacja jest w miednicy, czyli tak jak mówiłem, że jedna noga jest ustabilizowana, druga nie, stopy są ustawione w ten sposób, więc Franek no, nie ma opcji, żeby on mi się oparł. Nie? I to nie tylko, czy to zrobi Kamil, czy gość, czy 200 kg. To nie ma szans, żeby ustać sobie w tej pozycji. Okay? I dlatego pewnie jeszcze ciebie, że ty na jednej nodze stoisz dobrze, a druga. Jesteś wykręcony. No. Jak najbardziej. Teraz zobaczcie, brzuch pracował u Franka. Zrób sobie tych kilka sierpów, takich walka z cieniem, obszerniejsze te ruchy, jakbyś chciał, o coś takiego. Nie? Czyli teraz jest praca na biodrze, zobaczmy. Nie? Czyli technika jest jak najbardziej dobra, czyli biodro jest złożone, lewa, prawa noga, ok? Połóż się na plecach. I sprawdzimy sobie, jak tym wszystkim pracuje brzuch, ok? Czyli ogólnie Franek zaktywował brzuch, robiąc ruchy skrętne. Okay. Mocno. Brzuch nie działa. Okay.
Czyli wyłączyliśmy sobie prosty na bok. Mocno. Widać, że zero się nie ma, nie ma tego bloku, nie? Który nie ma przez chwilę. Okay. Czyli teraz co się dzieje z energią, którą Franek wkłada? Stopa się wkręca, biodro się wkręca, ale brzuch nie przejmuje tej energii. Okay? Mhm. I teraz dzisiaj pokażemy, co zrobić, żeby ta energia była przekazana, ale znowu, żebyś ty to skumał, musimy zacząć sobie od chodu. Tak? Czyli znowu, inaczej, nie będziemy robić żadnych aktywacji na biodro. Mamy tyle rotacji wewnętrznej, nie? I tu już jest opór, okay? I zobaczymy sobie, jak ta praca wyjdzie bez żadnej aktywacji. Czyli skupimy się na chodzie, tylko i wyłącznie na nauczeniu Franka, no bo jakby bez tego w ogóle nie ma co pracować w innych dziedzinach, tutaj przy kamień, wrzucie jakieś ćwiczenia i tak dalej, to jest bez różnicy. Mhm. Więc nauczymy chodzić i zobaczymy, czy nauka przekazania transferu z dużego palca na brzuch przyniesie jakiś lepszy efekt w tej pracy. Ja myślę, że tak to sobie zrobimy, tak. bez wyłączania jakichkolwiek rzeczy. Tylko jeszcze teraz tak, zobaczcie za łóżko, sprawdźmy, czy jesteś formą na dźwięk, w stronę. Plus, mocno nogi do boku. OK. Mocno nogi do boku. Widzicie, test pokazał, że jeden jest nadaktywny, drugi jest nieaktywny i to jest właśnie wynikiem tego, że musi utrzymywać miednicę w miejscu, plus jedna noga jest krótsza, więc jedyny mięsień, który będzie pracował, to jest właśnie ten forwarz lędźwi, plus znowu bolący ten biodrowo-lędźwiowy. Czyli jest tam słuszna stabilizacja. Zobaczymy sobie jeszcze tylko brzuch raz, z jednej nogi, Szymeku. Mocno. Plus. Na zewnątrz. OK, czyli widzicie, na przykład ćwiczenia, które robi Franek od Kamila, odpalają brzuch. Ale co z tego? To są tylko ćwiczenia, które włączają ten brzuch nie sport specific. Tak, dokładnie. Czyli mimo, że to są ćwiczenia sport specific, bo Kamil jakby takie ułożył pod Franka, to i tak w ruchu, który on robi do boksowania, to nie ma przełożenia 1:1. Ale to właśnie tylko i wyłącznie moim zdaniem kwestia odpalenia chodu. Nie? Dobra, usiądź sobie twarzą do tamtej strony. Czyli teraz mówisz, który bark jest u ciebie? Wiesz co, lewy jest gorszy. Okay. Ale czasami mam na przykład problem z prawą łopatką, że ona ta jakby jest w jakimś takim położeniu, że mnie ciągnie. Nie wiem, czy to jest właśnie elewacja, czy... Czuję, bardziej... że tam jest taki dyskomfort, tak, ale to jest między kręgosłupem a łopatką? Wiesz co, no tak, między kręgosłupem, o coś tutaj, tutaj właśnie. No, to nie jest ból, tylko to jest coś tak jakby ciągle na był spięty mięsień. Że on chce coś zrobić, a właśnie nie wiem, nie wie po co. Nie wiem, czy to właśnie gdzieś tutaj w takich rzeczach może być. Jak czasami wiesz, porobię takie pierdoły, to po prostu czasami mi odpuszczę. Ja tak mocno ściągam. Mocno się nie. Czyli aktywacja równolegobocznego, czworobocznego, nie? Czyli sobie znowu zrobimy bardzo szybki test góry. Prosta ręka, łokciu, Franek, do góry mocno, tak? OK, plus, do góry. OK, tu ból był jakiś? Bardziej na łokcie. Na łokcie, OK. I teraz zobaczmy sobie jedną rzecz. Prosty łokieć, do środka mocno. OK, piersiowy jest aktywny, luźna ręka, w tył. OK, plus, teraz sobie sprawdzimy obły, tu do tyłu. OK, plus, na dół. OK, plus, prosta ręka, do góry. OK. Tutaj fajnie widać. Czekaj do przodu, troszkę do przodu. Do góry, łokcie. W ogóle właśnie pamiętam, że nie będziemy się jakaś kamica zajmować tym pierwszym okresie tą górę, nie? Czyli tutaj ten ból spowodowany między łopatką a kręgosłupem. Teraz był test na mięsień równolegoboczny, on nie działa, więc to co prawdopodobnie czuje Franek, to że on chce się włączyć do pracy, bo mu to każe zrobić. No ale on jakby nie kuma, po co tam jest. Prosta ręka. Ty, mocno. OK. Wstań sobie, to się sobie to sprawdzę. Prosta ręka w łokciu i zamknij pach. Tak, czyli OK. O, super, siadaj. Czyli tutaj mamy bardzo fajnie ogarnięty ten bark. Jedyne co, to myślę, że jak włączymy nadgrzemieniowy, bo on jest nadaktywny i włączymy do pracy na ramienny część środkową, będzie duża poprawa. Plus jakby świadomość na pracy na równolegoboczną. OK. Teraz sobie zrobimy to samo z tej strony, prosty łokieć, góra. OK, nie? Czyli już wiemy, że zębaty nam nie działa tutaj. Do góry. OK. Prosta ręka, do środka. Czekaj, do środka. OK. Plus. Do tyłu. Nie, jeden gestem. Tu do rotacji. OK. Plus. Na dół. OK. Do góry. OK. Do bólu. No taki dyskomfort. Do góry.
Czyli tak rękę. Ty łokciem. Ok, super. Boczny. Nie wiem, czy ten bar tutaj jakby jest zaopatrzony przez inne mięśnie niż napięć. Ten sobie jeszcze, to sprawdzimy. Najszerszy się prosto łokieć. Idziemy. Okay, jeszcze raz. Ale nie zginajmy tylko łokcie, ok? Ok, i zobaczcie. To, co robi Franek, to jest od razu ręka idzie do przodu. Postaram się tu ją usunąć, ok? Pamiętaj. Ok, nie, czyli usiądź. Czyli znowu dokładnie jakby potwierdza się to, co robimy z Kamilem, że prawy bark, powiedz mi, to jest bolesne? No, tu jest. Tu jest. No, czyli prawy bark idzie do protrakcji, ok? Przez co piersiowy większy zbiera więcej pracy, najczęściej, gdyby to jest nieaktywny. Ja sobie sprawdziłem jeszcze czworoboczny część dolną. Prosta ręka, zrotuj. W tył. Ona też nie będzie działała, ok? Czyli tu jest kwestia ustabilizowania łopatki i to samo będzie w mięśnie patowatym, mięśnie bosem. Nie będziemy tego sprawdzać, bo jakby wystarczy nam już tyle informacji, ok? Czyli teraz to, co sobie zrobimy, nauczymy się chodzić. Pokażę Ci zasadę odpychania się dużego parucha, workowania właśnie miednicy. Będziemy sobie to oporować i zobaczymy, jaki to będzie efekt na całość, nie? Przejdź się w tą z powrotem. Jak na wybiegu. Dobra, dobra, ale jest normalnie, żeby było widać wszystkie te Twoje kończyny, jak pracują. Dobra, kłód Franka. Jak to wygląda? Zrób sobie taki krok i po prostu stań sobie, zakończ go na jednej nodze, nie? Tu dwa, trzy kroki, trzy. I co? Ok, dokładnie to jest ta pozycja, że Franek ma przeniesiony ciężar ciała w tył, nie? Czyli oderwij mi lewą nogę i stań na prawe teraz. O. I teraz dostaw mi tą nogę z tyłu, ale nie cofaj się, ok? Tu, tylko tu. Ok? Teraz siedzę ciężkości, Franka jest z przodu. To, czego my chcemy unikać w trakcie chodu, poluzuj się, poluzuj tyłu, tak, żeby środek ciężkości spadał między nogi. Wtedy nie ma przetoczenia przez stopę, nie ma dotknięcia z dużego palca, bo jest ona niepotrzebna. My możemy sobie chodzić nie używając zgięcia grzbietowego i zgięcia podeszwowego stopy, co wiąże się później z bolami Achillesa, brakiem pracy na łydce, brakiem pracy na dużym paluchu, bo jest to w ogóle niepotrzebne. Jakby już nie zagłębiamy się w obuwie, które nosimy, które robi za nas pół roboty, to jest na inny temat, ale ogólnie przyzwyczaja nas właśnie to do tego, że ciężar ciała nie jest na przedniej nodze i odepchnięcie, tak jak zobaczcie, teraz stopa świetnie tutaj nam pracuje, duży palec to jest ostatnia rzecz, jaka ma kontakt z podłogą, plus stopa, łydka jest napięta, jak jeszcze mi teraz Franek wyprostuje kolano, to się napina dupa, i z tego będzie ruch do przodu, ok? Czyli tutaj doskonale widać to, jak zła praca jest, poza tym, że w pozycji swayback takiej Franek sobie idzie z tym biodrem do przodu, ok? Głowa musi iść do przodu w takim wypadku, no bo jeżeli Franek stara się utrzymać pozycję prostą, no bo jest świadomym człowiekiem i trenuje, no nie chce mieć garba, no to zawsze to będzie wyglądało w ten sposób, ok? Tutaj, mimo że ma plecy proste, no to głowa zawsze będzie chciała dodać więcej ciężaru, czyli przenieść ten środek ciężkości do przodu, ok? I tak wygląda twoja pozycja, nie? Ty idziesz sobie tu, ok? Zblokowane biodro, więc ono nie może pracować dobrze, nie? Mimo że dajemy jakieś ćwiczenia, czy to na skosy, czy cokolwiek, to nie może dobrze pracować, no bo znowu ten chód jest dla nas najważniejszy i jego robisz najwięcej. No tak, czyli no jest trochę okay, ja okay na treningu z piłkami, tak. Ale później idę do domu i już... Dokładnie, jest... nie? A jak jeszcze masz wzorzec uderzania, gdzie, tak jak widziałeś, że nie ma tego transferu siły, no to tak naprawdę nie pracujesz na tym, nie? W statyce możemy sobie zrobić wszystko, to tak samo jak w tryboju. Mamy przysiad, no to nawet najbardziej rozpieprzony gościu z wymienionym biodrem siądzie te 300-400 kilo, ale raz. Nie? Ale jak ma zrobić 20 przysiadów albo stanąć na jednej nodze, to zapomnij, nie? To... Ja... Determinuje ci. Do środka, dawaj, do środka. Ja cię opuruję. Dawaj, jeszcze mocniej do środka. Tak jest. No i to ćwiczenie jest tak piękne, że w ogóle mi się tak podoba. No i...